Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o drugiej fali spadków na dax i indeksach. Tutaj jesteśmy już w trakcie tej drugiej fali spadków. O drugiej fali mówiłem o wiele wcześniej. Zaczynałem w ogóle od końcówki maja mówić o drugiej fali. Zauważcie, mieliśmy konsolidację, a w tej konsolidacji no można wyróżnić takie trzy główne swingi spadkowe. Teraz mamy swing dłuższy niż ten z czerwca. Aktualna cena to okolice 11400 i widać, że praktycznie codziennie niższe ceny w tym tygodniu. Ogólnie w tym tygodniu spadki z 12600 na 11400. Mój target to 10550, ponieważ jest tutaj mocny strzał popytowy. Na obecnej cenie też tutaj jest już strzał popytowy, który może skutkować tym, że będziemy odbijać, wykonamy korekty do strzału podażowego, a gdzie jest strzał podażowy? Tutaj przybliżymy wykres i sprawdźmy, gdzie taki strzał podażowy. Wystąpił na rynku. Tutaj był bardzo mocny spadek, czyli aż okolice 12,200. Kolejny taki strzał podażowy jest w okolicach 11,800. Także korekta do tych poziomów jest ryzykiem, za którym stoją pozycje krótkie. Także punkty docelowe skontry mamy już wyznaczone teraz jeszcze warto przeanalizować dynamikę tych ostatnich spadków ogólnie zauważcie że z tej całej bazy bardzo wysokiej na 13200 mieliśmy mocny swing spadkowy później odrabialiśmy to przez 4 tygodnie następnie mamy szybkie spadki przez około okres dwóch tygodni i zauważcie, jakie są kontry do tych spadków. Są mniej więcej taką wolną tendencją wzrostową. Pod wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem wcześniej, że optymalnym poziomem będzie, jeśli DAX zejdzie na okolice 11 500. Tutaj oddalmy ten wykres na interwał dzienny. 11 500 jest to taki neutralny obszar. Mniej więcej z tego odbicia po marcu. Będzie tutaj pole do decyzji na odbicie i na dalsze spadki co do wyboru kandydata na prezydenta. I w związku z tym, że wcześniej było bardzo mało handlu tutaj w tych okolicach, rynek po prostu przeszedł sobie i już nie wrócił, no to w obecnych cenach może być tego handlu bardzo dużo. Ci, którzy tutaj piramidowali shorty pod właśnie drugą falę, według mnie powinni przeorganizować swoje piramidy, czyli pozamykać te shorty i ustawić nowe pozycje short. Od nowa ustawić pozycję short, ponieważ może być tutaj odbicie na rynku, a najlepiej tracić tylko na jednej pozycji, a nie na na przykład 5, 6 czy 7 i teraz najciekawsze w związku z tym, że druga fala spadków nadeszła na dax No to uczestnicy PECT, ale też nie tylko różne osoby, traderzy wstawiają, podsyłają mi wyniki osiągnięte właśnie na shortowaniu, piramidowaniu shortów na dax -ie. i tutaj taki jeden z przykładów zysk osiągnięty przy odpowiednim Obsunięciu kapitału głównie z piramidowania shortów na indeksach, na Nasdaku, jak i DAXA. Oddalmy wykres DAXA na interwał tygodniowy, czyli W1. Zauważcie, że ten zasięg świecy tygodniowej już jest nawet większy niż jakiejkolwiek świecy wzrostowej. Tutaj w tym swingu od marca. Jedynie ta świeca początkowa ma większy zasięg natomiast może dorównywać już tym świecom spadkowym z przełomu lutego i marca a znacznie przewyższa wszystkie świece występujące od drugiej połowy czerwca aż do października mamy dzisiaj piątek 30 października 3 listopada są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i ta zmienność będzie jeszcze większa. Także należy być przygotowanym na mniej więcej podobną zmienność w następnym tygodniu. Także szczególnie uważajcie na to, że będzie mocny spadek, wejdą wam pozycje short, na przykład 4, i później mocne odbicie. Wtedy zostaniecie z gridem strat, ponieważ każda niepilnowana piramida przeradza się w pospolity grid a jako, że zasięgi są dosyć duże, no to nie zamykając tych pozycji górnych narażacie się na zbyt duże ryzyko, także odpowiednio trzeba pilnować te pozycje. Przy zejściu w dół pozycje się otwierają, przy wyjściu w górę, przy korekcie należy zamykać odpowiednio te pozycje na powrocie ceny. Na sam koniec tego nagrania jeszcze przejdźmy do rynku NASDAQa. Nasdaq 100 na interwale godzinowym H1 i zauważcie, jak technicznie porusza się ten rynek w ostatnim czasie. Wykonuje typowe korekty: overbalance, czyli z krawędzi, pozycja short, target poniżej w ogóle tych minimów. Znów short, czwartek, godziny wieczorne, zaliczona została krawędź i mamy zejście w dół. Dla potwierdzenia, wiele osób rozgrywa właśnie takie shorty. Zauważcie przy cenie 11,420 na krawędzi o 19.30, czyli wtedy, kiedy cena właśnie tam była, tutaj jedna osoba napisała posta i brała tę pozycję short z krawędzi. Czyli zagrywała tutaj pozycje krótkie pod realizację werbalansu. W Trading Skill też mamy kilka rachunków. Trading skill edycja 5. Mamy kilka rachunków, które głównie tradują shorty na indeksach. I zauważcie, jakie tutaj są wyniki rezultaty tych shortów. Tutaj mamy przykład już 110% prawie. Wyniki bardzo równomierne. I zauważcie, wszystko mniej więcej jest tutaj ustawione na short. I to. Zlecenia oczekujące do piramidy shortów, gdzie obecna cena jest na przykład tutaj, a zlecenia są ustawiane jako oczekujące zlecenia. Stop. Także podsumowując to nagranie, uważajcie teraz, bo możliwy jest, że ten strzał popytowy zadziała na cenę, wykona cena po prostu mocniejszą korektę. Kolejny strzał popytowy jest dopiero na poziomie 10,550. Tylko że taki ruch spadkowy bez większej korekty tutaj raczej nie będzie wykonany i czeka nas korekta przynajmniej w poniedziałek, wtorek. Warto tutaj też zobaczyć w ciągu tych 4 dni tygodnia, czyli od poniedziałku, że mieliśmy tutaj największą korektę. I ona się powtórzyła tutaj. Dokładnie zasięg tej korekty z poniedziałku na wtorek to 193. 193 to mniej więcej. Tutaj ten poziom 11637. I zauważcie, mieliśmy od tego poziomu mniej więcej 4 razy dojście, 4 razy reakcje. I ostatecznie spadliśmy poniżej minimum tutaj z tego dołka. Teraz cofnijmy tylko trochę ten wykres na interwał godzinowy H1. I zauważcie jakie są tutaj największe korekty. Ta pierwsza ma tutaj okolice 445 punktów druga ma 380 czyli 445 od obecnej ceny. Od obecnego minimum daje okolice 11,760. I tutaj występuje pierwszy strzał podażowy. Kolejny, jak już mówiłem, jest dopiero na 12,200. 12 Także uważajcie na piramidowanie shortów, abyście nie zostali z tymi pozycjami short w zbyt dużej ilości przy tym jak rynek będzie wykonywał korekty. I rynek nie bez powodu robi właśnie sobie takie pole do manewru, ponieważ ci, którzy nadal trzymają shorty cały czas, też trzymam te shorty na innych rachunkach, ponieważ shortowałem mniej więcej na sześciu rachunkach, trzymam jeszcze nadal shorty z okolic 12300, pierwsza pozycja, kolejne co około 150, 200, Mam tych pozycji już 5-6 na tych rachunkach. Ten zasięg jest dosyć spory. Jeśli weźmiemy tutaj, poczekamy na aż takie wykonanie zasięgu, czyli powrót ceny z 11 350 do 11700, to tracimy cały ten odcinek 350 punktów. Także tutaj lepiej już trzymać bardzo niski stop loss, bo nie tylko stracimy te 350 punktów, ale przecież mamy 5 pozycji. No to zauważcie, jaka będzie to duża strata na tej całej piramidzie shortów. Lepiej byłoby teraz już przeorganizować tą piramidę, czyli pozamykać wszystkie pozycje short. I zostawić sobie tylko jedną pozycję. Aby nie uczestniczyć w tym ruchu powrotnym. W tym nagraniu to wszystko. Pozdrawiam wszystkich. I oczywiście nie gridujcie, a szczególnie teraz w tym okresie, nie gridujcie tylko piramidujcie zyski.